fragment z Ewangelii świętego Jana. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Święto apostołów Filipa i Jakuba, słyszymy fragment Ewangelii, słowa Jezusa, która jest zachętą, by zawierzyć Panu do końca. On jest tym, co niesie bliskość Ojca Niebieskiego. On, Jezus, ukazuje bliskość Boga w tym, co mówi, co czyni. On cały jest zwiastowaniem obecności Ojca pośród nas. Czy tak patrzę na Jezusa? Czy widzę w Nim Boga, co do mnie przychodzi? Pierwszy patron dnia dzisiejszego, Filip, pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został jednym z 12 Jego uczniów. Apostołował w różnych rejonach Europy, a potem miał przenieść się do Frygii w Małej Azji i w jej stolicy Hierapolis ponieść męczeńską śmierć za panowania Domicjana przez ukrzyżowanie, a potem ukamienowanie. Natomiast drugi patron dnia dzisiejszego, święty Jakub Młodszy, był bratem świętego Judy Tadeusza i prawdopodobnie kuzynem Jezusa, synem Marii Kleofasowej, siostry lub bratowej świętego Józefa. Pod koniec życia był biskupem Jerozolimy. Zmarł śmiercią męczeńską w Jerozolimie około 62 roku. Został ukamienowany. Prośmy, wspominając tych dwóch apostołów Jezusa, o wrażliwość na obecność Pana w naszym życiu. Nieśmy też Jego słowo, Jego dobroć do ludzi, co są na naszej drodze. Bądźmy zwiastunami prawdziwej miłości. Z Matką Jezusową i Matką naszą nieśmy nadzieję do świata. Jak Maryja, z mocnym zaufaniem Bogu, poprzez różaniec, nieśmy pokój i bliskość. Nieśmy Pana do naszych bliskich. Bądźmy apostołami przychodzącego Boga. Nie bójmy się, że nasze życie stracimy. Owszem, fizycznie może być trud, ale duchowo możemy stać się tytanami prawdziwej miłości, jak Maryja, jak wspominani dziś apostołowie. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej.
Ubaczmy, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieki. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.